Witam w kolejnym filmiku. Od razu może powiem tyle. Nie wiem, ile zdążę ponagrywać na zapas, zobaczymy. Może coś na wyjeździe nagram, nie wiem. Te, co ponagrywałam, trochę porobiłam zapasu w tym tygodniu, to po prostu tam ratami powstałem, zobaczymy. W każdym razie, tutaj są totalnie mi nieznane zapachy, w których muszę przyznać, raczej dużych nadziei nie pokładam. Są to zapachy, jeżeli chodzi o nowe marki z House of Merlot. To są kolejne testy, kolejne sprawdzenia, jeżeli chodzi o tą markę, w której może i pokładałam nadzieję z racji między innymi udziału w tym całym projekcie Bertrandu Szefu, czyli mojego ulubionego perfumiarza. Ale już po kilku zapachach wiem, że tam mogą być nie do końca dla mnie klimaty, chociaż może wykonanie dobre, parametrowe i tak dalej. Może nie syntetyczność, ale jednak w dużej mierze, że tak powiem, obranie motywów, za którymi ja generalnie nie przepadam, na przykład mocno gourmand, czy też jakieś strony takiej tropikalności, a u mnie z nimi to tak różnie. Natomiast jeszcze ta marka, o której kiedyś